W Amber Expo po raz kolejny króluje bursztyn. Zapraszam Państwa na Amberif 2014. Coraz rzadziej kojarzony z tradycyjną formą koralików, bursztyn staje się coraz częściej natchnieniem dla artystów. Zaskakujące dosyć spojrzenie na biżuterię. Łączymy srebro z tkaniną. Kobiety pragną koloru i zdecydowanych, oryginalnych form. I znajdą je tutaj. Koncept łączenia bursztynu z drewnem. Z różnymi gatunkami drewna w prawdziwych, naturalnych kolorach. Proponuję bursztyn z perłami. Pochodzenie obu tych minerałów absolutnie się ze sobą tutaj lubi i konweniuje. Myślę, że działa jedno z drugim, absolutnie. Połączenie tego błękitnego tytanu z bursztynem to jest coś zupełnie innego. Bursztyn pokochał cały świat, a najlepszym tego przykładem są nasi goście. It's natural beauty. It's very nice. Amber, I think it looks like diamond. I think almost of Chinese people they love amber, I think. Best. I like the jewel and the stone. Good quality. Jest cały czas bardzo wyraźny, interesujący postęp we wzornictwie, w ofercie prezentowanej przez wystawców. Myślę, że z ogromną satysfakcją możemy odnotować sposób wystawiania się i w hali złotej, i w hali bursztynowej. Widać, że dla firm jest to ważne wydarzenie. Chciałoby się rzec, że tutaj świat oszalał na punkcie bursztynu. To rzeczywiście, jak rozumiem, są zawierane znakomite transakcje. Tutaj, jeśli ktoś chce zobaczyć, gdzie jest światowa stolica bursztynu, to przyjedzie do Gdańska, przyjedzie na Pomorze i przyjedzie tutaj na Amber Expo. Informacje dotyczące kolejnych imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie znajdą Państwo na www.amberexpo.pl.